poniedziałek rozpoczyna się dorocznie realizowany Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną, między innymi w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacjach pozarządowych w całym kraju, poinformowało nas Ministerstwo Sprawiedliwości. W organizację akcji włączają się prokuratury okręgowa i rejonowa w Suwałkach oraz prokuratury rejonowe w Augustowie, Ełku, Olecku i Sejnach. W dniach od 22 do 26 lutego w godzinach urzędowania tych jednostek wyznaczeni prokuratorzy będą udzielać informacji osobom pokrzywdzonym w zakresie uprawnień przysługujących ofiarom przestępstw przewidzianych w obowiązującym porządku prawnym. Dokładne godziny i numery pokoi przeznaczonych do przyjęć interesantów będą wywieszone w widocznym miejscu w każdej z jednostek. Jeśli chodzi o Komendę Miejską Policji w Suwałkach, pod numerami prezentowanymi na dole ekranu, codziennie dyżurować będą gotowi do udzielenia pomocy policjanci. Jak nas poinformowała oficer prasowa tutejszej komendy, w tegorocznej edycji akcji pomocy z uwagi na panującą pandemię preferowany jest kontakt telefoniczny, ale jeśli osoba potrzebująca pomocy za potrzebne uzna osobiste spotkanie, również będzie ono możliwe.